Ale mi tu sterczy to. Paskudnie. Oj, trac. Chadzam ostatnio na baseny. Z moim synem. Byłem 3 razy i za drugim razem miałem bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Z reguły moja żona, jako że moja żona chodziła z moim synem, to chodzili do szatni rodzinnej. Tam są kobiety, mężczyźni, całe rodziny. Więc nie ma nadmiaru gulizny. Okej? Poszedłem do męskiej szatni ostatnio z synem, bo on jest chłopakiem, ja jestem mężczyzną, więc męska szatnia byłaby dla nas stworzona. I okazało się, że w środku są faceci. Nic nadzwyczajnego. Ale był jeden taki facet, który non stop chodził na golasa. Non stop. A to była taka godzina, to była niedziela, wczesny ranek, kiedy są zajęcia dla dzieci. No i te dzieci biegają nam dookoła, a ten sobie chodzi. Tam gdzieś do lustra podejdzie, cały goły. Cały goły z gołą dupą i gołym przyrodzeniem. I ja jakby no nie... Ja, kiedy ja byłem młodym, chodziłem w Bolesławcu. Mój syn coś tam krzyczy. Chodziłem w Bolesławcu, takim moim mieście, na baseny, to tam każdy przebierający się miał swoją szatnię. I wszystko było cacy. A teraz jest jakaś taka zbiorcza. Ale w tej zbiorczej szatni jest taki wydzielony specjalne pomieszczenie, gdzie się człowiek przebiera, ubiera gacie na siebie i wychodzi, nie? A nie paraduje z gołym przyrodzeniem przy bandzie dzieciaków. No litości, nie? Mój syn był w szoku. Nic nie mówił, ale widziałem po jego oczach, że był w ciężkim szoku. Musiałem go... Synu, spokojnie, spokojnie, nie zwracaj uwagi. I no żeśmy oczywiście szybko stamtąd wyszli. No ja nic nie mówiłem, no bo co, przecież nie będę facetowi zwracał uwagi, że chodzi z gołym pawianem po tym, po przebieralni, no bo teoretycznie tego jest przebieralnia, żeby się przebierać, nie? Ale mnie to zniesmaczyło mocno. Mocno. Więc zatem, no, a propos kutasów. Włamał mi się ktoś na Instagrama ostatnio. I oczywiście to wzbudziło mój ogromny niesmak. Skasowali mi zdjęcia, czy tam skasował mi zdjęcia, nie wiem kto to był. Ale z drugiej strony myślę sobie, a miałem te zdjęcia zbackupowane gdzieś na dyskach, więc sobie je wrzucam po kolei, tam od czasu do czasu dopowiadam tam do nich różne historie, więc w zasadzie są ciekawsze niż były. Więc jakby nic złego, to zawsze można, jeżeli coś was złego spotka w życiu, to można to zamienić na coś dobrego. Jak mi kiedyś ukradli koła na stalowych felgach, to sobie kupiłem aluminiowe felgi i miałem lepiej niż poprzednio, chociaż musiałem wydać kasę. No ale generalnie nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, a jak już jest gorzej, no to zawsze może być tylko lepiej, więc jest okej. Ale myślałem sobie, ja przyznam szczerze, że tego Instagrama nie miałem zbyt dobrze zabezpieczonego. I tam łatwo się było włamać. Ja zresztą dosyć łatwo odzyskałem to konto, nie korzystając z supportu, tylko się włamując z powrotem. Właściwie trudno to nazwać włamaniem, bo to wykorzystałem po prostu to, że przeglądarka, której ja używałem u siebie na komputerze, została zaakceptowana przez Instagram, nawet mimo tego, że już nie znałem hasła, które zostało zmienione. Dużo by gadać, ale proces był bardzo prosty. I dopiero później odkryłem tam zabezpieczenie takie, które pozwalało jakby zabezpieczyć telefonicznie, czyli teraz jeżeli ktoś chce się zalogować na moje konto, to ja dostaję SMS-a i muszę to potwierdzić, więc jestem w miarę bezpieczny, ale też rozmawiałem z ludźmi, którzy pisali do mnie, mówili, słuchaj kurde, wiem, że ci się włamali na Instagram, jak to się zabezpieczyć? Ja mówię, słuchaj, no tam w ustawieniach są takie jakby podwójne zabezpieczenie z tym telefonem. Mówi, wiesz co, ja tego nie mam, a ja mówię, wiesz co, ja też tego nie miałem, chyba musisz poczekać, aż ci się włamią i wtedy dopiero tą opcję zobaczysz. Cholera wie, no. Ale jakby też jakoś nie zabezpieczałem tego Instagrama strasznie, bo myślałem sobie, no dobra, no kto, po co? Po co miałby się ktoś włamywać? Ani tam żadnego filmu, w zasadzie nie można długiego wrzucić, albo jakiejś deklaracji. No co tam, no jedyne czego się obawiałem, to że no ktoś się włamie i co tam, no wklei mi zdjęcie penisa, nie? Co jest PR-owo słabe, zwłaszcza gdyby ten penis był mały, nie? Ale nic takiego się nie stało, no ktoś wpadł, postanowił usunąć te zdjęcia, a tych zdjęć było tam chyba z 600, 700. To nie jest tak, że to się kasuje zbiorowo, to trzeba każde. Kliknąć na zdjęcie, usuń, potwierdź, tak. Kliknąć na 600 razy, tam ktoś musiał przez całą nockę napierdzielać te zdjęcia, żeby je usunąć. No ale dobra, no. Dobra, no. No, więc srać tam, no. Trudno się mówi, no teraz jestem już lepiej zabezpieczony. Chociaż to dziwna zupełnie była sytuacja i nie pochwalam tego zachowania. Ale mimo wszystko, mimo tych różnych dziwnych rzeczy, jakie mnie spotkały w tym tygodniu i podczas weekendu, to ja wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że ten tydzień minie wam równie wesoło, jak mam nadzieję ten vlog wam minął. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej, hej!